Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj rozpakujemy i zerkniemy sobie na to cudo. Samsung Galaxy NX. Zapraszam. Słowem wstępu. W 2012 roku Samsung wypuścił na rynek model Galaxy Camera, czyli aparat kompaktowy z dotykowym ekranem, z systemem Android, z łącznością 3G, LTE i Wi-Fi. Samsung przyznał się, że był to model, który miał zbadać rynek, czy w ogóle jest potrzeba na tego typu produkty. Okazało się, że tak. Później pojawił się model Samsung NX300. Teraz naszym oczom ukazało się to. Bezlusterkowiec z wymiennymi obiektywami, oparty na systemie Android. To naszpikowane technologią cacko pod koniec zeszłego roku kosztowało 6000 zł. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Na górze mamy płaskie pudełeczko, w którym to prawdopodobnie znajduje się instrukcja. Tak, jest to instrukcja obsługi. Tak zapakowana. I Adobe Photoshop Lightroom 5. Oprogramowanie, które jeżeli chcecie, możemy również przetestować w osobnej recenzji. Także piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie Adobe Photoshop Lightroom przetestować, zajmiemy się tym. No, pudełeczko opisane. Samsung Galaxy NX z technologią Android, quad-core, HD Clear LCD. No, zachęcają naprawdę mocno. Dobrze, tutaj będzie ładowarka na USB. Tak to wygląda. No, wszystko oklejone, żeby nic się z tym nie stało podczas transportu. Dobrze. Osłona przeciwsłoneczna na nasz obiektyw i standardowy kitowy obiektyw 18-55. Taki dostaliśmy w zestawie. Zaślepki, dykielki. No i w naszym pokrowcu ładnym, ślicznym dostajemy aparat. Sprawdźmy jeszcze, co tam będzie dalej w pudełeczku. W sumie jest tylko kabel USB. Tutaj USB 2.0 i USB do naszego aparatu. Kabel dosyć długi, także nie ma problemu, myślę, że z podłączeniem do żadnego sprzętu. I coś tu jeszcze będzie. No jeszcze tylko jest pasek na szyję do zabezpieczenia naszego aparatu przed upadkiem. Obrandowany Samsungiem. Otwieramy nasz aparat. Pokrowiec taki miękko wyłożony, też z logiem Samsunga. No i jest nasz aparat. Proszę bardzo. Omówmy go sobie z każdej strony. Zacznijmy od przodu. Tutaj możemy zauważyć światło wspomagające autofokus przy doświetleniu i łapaniu ostrości. Dekielek, przycisk zwalniający obiektyw. Logo Samsunga. No, sprawdźmy. Jak widać, nie ma tutaj standardowego lustra, jak w przypadku wszystkich lustrzanek, które właśnie z tego mają swoją nazwę. I jest to od razu światło skierowane na matrycę. Tak to wygląda. Zapnijmy to sobie. Na razie nam to jest niepotrzebne. Dobrze. Z tej strony wyjście słuchawkowe. Jack, mini jack. No i tutaj porty. Złącze wielofunkcyjne USB, a pod nim wyjście HDMI. Dalej z dołu standardowe mocowanie na statyw. No i pokrywa prawdopodobnie baterii. Oczywiście jest tutaj bateria. Tak, jest to bateria litowo-jonowa, 3,8 V. No i dwa porty. Jedno na kartę SIM,
a drugie na kartę microSD. Mamy tutaj oczywiście mocowanie do paska, no i profilowany grip, charakterystyczny przy większości lustrzanek, który uniemożliwia wypadnięcie nam tego aparatu z ręki i pewny chwyt. Z góry jest oczywiście przycisk spustu migawki, przycisk nagrywania, kółko do wyboru funkcji, no, przycisk włącz-wyłącz, tutaj jest lampa błyskowa, przycisk jej zwalniania, pokrętło regulacji dioptrii do naszego wizjera i miejsce na zewnętrzną lampę błyskową z taką właśnie zaślepką. Mamy tutaj jeszcze dwa mikrofony wbudowane, jeden z tej strony, jeden z tej strony. O, teraz go widać, kropeczka. To są mikrofony naszego aparatu. Z tej strony, no jak widać, nie ma rewelacji, a raczej jest tylko jedna wielka rewelacja, czyli ekran HD 4,8 cala, super clear. Sprawdźmy może szybkość reakcji naszego aparatu, kiedy szybko chcemy zrobić jakieś zdjęcie w nagłej sytuacji. No, włącza się jak prawdziwy smartfon, czyli bardzo długo. Jeżeli chodzi o mnie, to według mnie strasznie i o wiele za długo, jak na aparat, który chcielibyśmy użyć nagle i w przypadku jakiejś sytuacji, którą nagle chcemy uwiecznić. To są właśnie minusy takiego, a nie innego oprogramowania i takiej ogromnej ilości gadżetów w środku. To jest nasz obiektyw. Tutaj mamy pokrętło zoomu i pokrętło ostrości. Według mnie pokrętło zoomu chodzi troszeczkę topornie. Może ze względu na właśnie niewielkie rozmiary obiektywu, który właśnie tutaj wysuwa się na taką dużą odległość. No, troszeczkę mnie to tu martwi. Natomiast świetną sprawą jest to, że pokrętło ostrości jest na osobnym jakby miejscu, nie jest tutaj zaraz przy szkle, dzięki czemu palce, które będą regulować tą ostrość, nie będą nam wchodziły w kadr, nie będą widoczne na zdjęciach czy na filmach. Regulacja w funkcji autofocus i manual focus, czyli ręcznego i automatycznego ustawiania ostrości, i przycisk Eye Function, który jeszcze nie wiem do czego służy, ale niedługo się dowiem. Nasz obiektyw. Tak się prezentuje właśnie nasze cacko. Naprawdę wygląda profesjonalnie. Tutaj mamy jeszcze możliwość założenia osłony, która chroni nasz obiektyw i nasze zdjęcia, nasze kadry przed niepożądanymi refleksami świetlnymi. Zobaczmy, czym tak naprawdę Samsung chwali się w tym modelu. LTE HSPA Plus, wyświetlacz dotykowy 4,8 cala, LCD Super Clear HD, czterordzeniowy procesor 1,6 GHz, aparat 20,3 megapiksela, matryca CMOS, wymienne obiektywy, załączony obiektyw 18-55 mm, hybrydowy i bardzo szybki autofokus z detekcją fazy, elektroniczny wizjer ESVGA oraz wbudowana lampa błyskowa i bateria 4360 mAh. Do tego Android, Bluetooth, Wi-Fi, złącza HDMI oraz załączony Adobe Photoshop Lightroom. Czy te wszystkie cechy są w stanie sprawić, że Samsung Galaxy NX stanie się poważną konkurencją dla współczesnych lustrzanek? Podsumowując, Samsung Galaxy NX sprawia wrażenie bardzo solidnej konstrukcji, jest wykonany bardzo dobrze,
Chwyt jest ergonomiczny. Samo wykonanie, czyli faktura tworzywa, jakość wykonania tego gripu, jakość wykonania obiektywu, pokrętła. Wszystko naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Gabarytowo to coś pomiędzy aparatem kompaktowym a pełnowymiarową lustrzanką. Nie schowamy tego do kieszeni. Nie potrzebujemy też na to bardzo dużej fotograficznej torby. Coś pomiędzy. Na pierwszy rzut oka Android wygląda tak jak w każdym innym smartfonie. Jak działa? Dowiemy się w kolejnej recenzji. Sprawdzimy również jego inne funkcje i dowiemy się, czy da się nim kręcić przyzwoite filmy i wykonywać zdjęcia na poziomie lustrzanki. Ode mnie to już wszystko. Po więcej zapraszam Was na wideotesty.pl, aby zobaczyć pełną recenzję, zdjęcia, ocenę i dane techniczne. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego Facebooka i forum, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi ciekawostkami i recenzjami. Na razie, pa!